No, leci. Pok, pok. Siemano, Duszaka z tej strony, witam Cię na moim kanale. I lecimy dalej z newsami. To chyba już piąty to odcinek, dobrze pamiętam. Tak, piąty. Lecimy z newsami 19, 20, czyli wczoraj i dzisiaj. Zobaczymy, jak się uda i w ilu odcinkach. Może młody mi się przeszkadza. Zająłem go trochę. Bajko. Dobra, jedziemy. Ostatnim newsem, jaki widzieliśmy, to był Samsung Galaxy S6 i S6, czyli obudowa pokryta 20-karatowym, 24-karatowym złotem. A 19. pierwszy news to Nvidia Pascal, architektura nowych GPU. Nvidia oficjalnie do swojego harmonogramu wprowadziła zmiany związane z następnymi architekturami procesorów grafiki Pascal oraz Volta. Od poznania szczegółów związanych z architekturą Volta dzieli nas jeszcze sporo czasu, ale szef Nvidia Jen Hsun Huan potwierdził 3 konkretne cechy Pascala, które mają sprawiać, że będzie to architektura 10-krotnie bardziej wydajna od obecnie więc Maxwella. Zajrzyjmy. Nie jest. Czy to jest odległość o 10 razy? No nie wiem. Może. A następna będzie jeszcze lepsza. Ciekawe, ile razy, jak już wejdzie Pascal, ile razy będą go odgrzewać. Kotleta jak Keplera, Fermi czy Maxwella. Tia. No ale co zrobić? Taki cykl. Także trochę tego jest, ojejku, ale czytania. No dobra, jedziemy. Nvidia oficjalnie do swojego harmonogramu. No to już czytaliśmy. Wiemy już, że Pascal zastąpi Maxwella w przyszłym roku i będzie wykorzystywać najnowsze rozwiązania Nvidia w zakresie projektowania GPU, a także stosować 3D pamięci, które będą umieszczane w jednej obudowie z rdzeniami GPU i zapewnią przepustowość sięgającą aż 1 TB na sekundę. Integracja pamięci 3D w rdzeniu GPU pozwoli nie tylko na zwiększenie samej przepustowości, ale także zapewni 4-krotnie lepszą sprawność, a pojemność będzie mogła zwiększyć się ponad 2-krotnie. Wszystko to razem ma dawać bardzo wysoką wydajność gotową do wykorzystania w przyszłych grach na ekranach o bardzo wysokich rozdzielczościach. No właśnie. Warto zauważyć, że niebawem firma AMD zaprezentuje swoje pierwsze układy grafiki ze stosami pamięci 2,5D o przepustowości do 640 GB na sekundę. Nvidia natomiast zamierza od razu przejść na technikę 3D o większych możliwościach i lepszej wydajności, choć nastąpi to później. Czyli znowu mamy nawrót potem. AMD będzie jak atakować nowymi lepszymi pamięciami, a potem znowu Nvidia. Masakra. I tak raz jedni, raz drugi. Rozwaga musi być. W porównaniu do karty GeForce GTX Titan X konstrukcja wykorzystująca pamięć 3D HBM będzie oferować aż 3-krotnie lepszą przepustowość od obecnie najszybszych układów GDDR5 w Titanie X osiągających częstotliwość efektywną 7 GHz. Jen Hsun Huan wspomniał, czyli mistrz spocone czoło, wspomniał, że najmocniejsze karty graficzne z układami opartymi na architekturze Pascal pojawią się z 32 GB pamięci. Warto zauważyć, że obecny flagowiec Nvidia i najmocniejsza jednoprocesorowa karta graficzna na rynku ma 12 GB pamięci RAM typu GDDR5. Pamięć HBM swoją niespotykaną obecnie w produktach konsumenckich przepustowość i pojemność osiągać może m.in. dzięki zastosowaniu bardzo szybkiego łącza. Każda kostka HBM składająca się z kilku stosów pamięci do procesora grafiki podłączona jest za pośrednictwem interfejsu o szerokości aż 1024 bity. Moduły HBM pracują ze stosunkowo małymi częstotliwościami w porównaniu chociażby do układów GDDR5, ale to właśnie szeroki interfejs sprawia, że ostatecznie mogą one zapewnić nawet 10-krotnie lepszą wydajność. Architektura Pascal wykorzystywać ma też NVLink, a więc nowy interfejs mający wspierać technikę Unified Memory o przepustowości od 5 do 12 razy większej niż w przypadku typowego łącza PCI Express. Rozwiązanie to ma wyeliminować wiele problemów z przepustowością i opóźnieniami, z którymi mierzyć się muszą obecnie stosowane procesory grafiki. Jedną z ważnych zalet NVLinka ma być to, że interfejs ten ma umożliwiać łączenie równolegle wielu GPU, niezależnie od tego, czy będzie to konfiguracja SLI dla graczy, czy zastosowań profesjonalnych. Szef Nvidia zwraca uwagę wprost na to, że dzięki NVLink możliwe będzie łączenie już nie maksymalnie 4, a aż 8 kart graficznych w jednej platformie sprzętowej. WoW. To dopiero musimy mieć dużą płytę główną. Szybki interfejs łączący GPU z CPU powinien mocno poprawić ogólną wydajność oprogramowania, które wykorzystuje obliczenia równoległe na GPU, choć nie tylko. Zwracam uwagę na to, że procesory grafiki z reguły dysponują szybką pamięcią RAM, ale o stosunkowo niewielkiej pojemności, podczas gdy jednostka centralna CPU do swojej dyspozycji ma pamięć o znacznie większej pojemności, ale jednocześnie o relatywnie niskiej wydajności. Zastąpienie interfejsu PCI Express nowym NVLinkiem sprawi, że
Przenoszenie danych pomiędzy CPU a GPU będzie znacznie szybsze, co w efekcie powinno korzystnie wpłynąć na wydajność całego systemu. Wraz z pojawieniem się Pascala wykorzystującego pamięć 3D HBM, GPU jeszcze bardziej zyska na lokalnej przepustowości, ale także na pojemności. IBM Power CPU, NVIDIA NVLink, NVIDIA Volta GPU. Z wstąpień szefa NVIDIA dowiedzieliśmy się też, że w porównaniu do Maxwella architektura Pascal będzie aż dwukrotnie lepsza w kwestii sprawności energetycznej. Maxwell już dziś robi spore wrażenie jako architektura, w której NVIDIA poczyniła spory postęp względem Keplera. W przypadku wydajności mieszanej precyzji Pascal ma być względem Maxwella czterokrotnie bardziej wydajny. Warto zwrócić uwagę na wspomnianą kwestię mieszanej precyzji obliczeń zmiennoprzecinkowych FP16. Pascal będzie pierwszą architekturą NVIDIA, która takie rozwiązanie będzie oferować. Jego dodanie do Pascala ma być ważne przede wszystkim w sektorze urządzeń z niskimi poziomami zasilania, takich jak np. tablety, fablety i smartfony. Mieszana precyzja w komputerach osobistych też może mieć swoje znaczenie w aplikacjach, które nie wymagają wyższych poziomów precyzji FP32 czy FP64, w wyniku czego możliwe będzie uzyskanie mniejszego poboru mocy w trakcie pracy. No proszę. Procesory grafiki oparte na architekturze Pascal będą dla NVIDIA pierwszymi, które wykorzystają 16-nanometrową litografię FinFET firmy TSMC, czyli Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Przejście na nowy proces oznaczać będzie znacząco lepszą sprawność energetyczną oraz możliwość upakowania większej ilości tranzystorów na danej powierzchni w porównaniu do litografii 28-nanometrowej. W efekcie możliwe będzie produkowanie znacznie bardziej skomplikowanych i zaawansowanych procesorów grafiki. No dobrze, dobrze. Monitory 4K już są, teraz trzeba mieć karty, które, teraz chciałbym, marzenie, które to ogarną. Tanie karty, a nie Titanic za 4 kafle. Windows RT bez drogi aktualizacji. Oto jak zaktualizujesz pozostałe systemy Windows. Konferencja WinHack tym razem obfitowała w wiele interesujących informacji o systemach Windows. Przede wszystkim potwierdzono, że Windows 10 pojawi się latem, a ponadto system ten dostępny będzie za darmo także dla piratów. Dobrze. Jeśli chodzi o produkty konsumenckie, to Microsoft wspomniał też o być może już trochę zapomnianym systemie operacyjnym Windows RT. Zrzućmy oczkiem na szybciora. W trakcie konferencji przedstawiono dokładny wykaz metod aktualizacji poszczególnych systemów Windows oraz Windows Phone. Najważniejsza informacja dotyczyła systemu Windows RT, który jak się okazuje nie będzie mieć żadnej drogi aktualizacji do Windows 10. Ups, czyli dead end. Ślepy zaułek. Jest to o tyle istotne, że jeszcze w styczniu bieżącego roku ten sam Microsoft, uwaga, zapewniał o planach przygotowania je, aczkolwiek nie do pełnego Windows T. Windows 10, Windows T, Windows 10. Wygląda więc na to, że firma porzuciła ten plan wraz z nim także system operacyjny Windows RT. Ups, będzie inny może. No, zobaczymy co będzie. Tego typu obrót spraw ostatecznie trudno uznać za zaskakujący, pomijając styczniową zapowiedź. Dla wielu platform Windows RT od dawna nie miała przyszłości. Microsoft jednak nie przedstawił przyczyn zmiany nastawienia, dwa razy zmiany, która oznacza ostatecznie pożegnanie się z tym systemem. Windows RT pojawił się jako nowa wersja systemu Windows 8 przeznaczona dla urządzeń tabletów z procesorami opartymi na architekturze ARM, pochodzącymi od paru firm takich jak Nvidia oraz Qualcomm. Od początku platforma ta traktowana była dość powszechnie jako nieudana zapchaj dziura pomiędzy Windowsem Phone 8 i Windowsem 8. Windows RT mógł obsługiwać bardzo ograniczoną ilość aplikacji Windows 32 dla pulpitu, choć wśród nich był pakiet Microsoft Office. Jego użytkownik miał pracować przede wszystkim w kafelkowym świecie ekranu Start i aplikacji Interface Metro. Tych jednak na początku było jak na lekarstwo, a przy braku aplikacji dla pulpitu użytkownicy coraz częściej musieli zastanawiać się, co w ogóle na tablecie z Windowsem RT mają robić. Patrzeć na pulpit. Dodatkowym ciosem dla platformy RT było też pojawienie się nowych procesorów Intela opartych na architekturze x86, których energooszczędność zaczęła osiągać niespotykane wcześniej poziomy, coraz mocniej zagrażając układom opartym na architekturze ARM. Z konferencji WinHack wiemy już, że aktualizacja do Windows 10 wewnątrz systemu poprzez usługę Windows Update możliwa będzie na poziomie Windows 7 z Service Pack 1, w pełni zaktualizowanego Windowsa 8.1 S14 oraz Windows Phone 8.1. Aktualizacja z wykorzystaniem płyty lub nośnika USB, na który wcześniej zgrać będzie trzeba zawartość obrazu ISO dokonać, będzie można z poziomu Windowsa 7 bez Service Packa, Windows 8 oraz Windows 8.1, a także opcjonalnie z poziomu Windows 7 z SP1 i w pełni zaktualizowanego Windowsa 8.1 S14. No dobra, to było to. AS Rock, za chwilę muszę sprawdzić, co tam młody robi. Moment. Jesteśmy z powrotem i lecimy dalej. Niektóre płyty główne ASRock'a otrzymały wsparcie dla platformy Intel Broadwell
piątej generacji. To może popijmy. No, gdzie jesteś, myszko? Lewa ręka. Ciemność. Urszula Le Guin. Książka z mojej młodości. Fajna. Do poczytania. Do premiery desktopowych procesorów Intel Broadwell 5 generacji pozostało jeszcze trochę czasu, ale producenci poligłównych już teraz przygotowują swoje konstrukcje na ich obsługę. I bardzo dobrze, że nie było tego, co w zeszłym roku. Kolejną firmą, która udostępniła specjalną aktualizację BIOS-u dla modeli z serii 9 wyposażonych w chipset Z97 i H97 jest AS ROG. Dzięki niej wszyscy posiadacze kompatybilnych platform będą mogli zamontować na swoich płytach głównych nowe procki. Nową wersję programowania najprościej jest pobrać za pomocą aplikacji AS ROG AppShop. Ale można to też zrobić samodzielnie ściągając odpowiedni plik z oficjalnej strony producenta, czyli asrock.pl, index.pl, asp. lub z poziomu samego UEFI dzięki funkcji Internet Flash. Tym samym asrock dołączył do Asusa, który już wcześniej udostępnił odpowiednią aktualizację dla swoich płyt głównych. Niedługo śladem tych firm powinni pójść również inni producenci płyt głównych, chociaż nie muszą się spieszyć, ponieważ nadal nie ujawniono, kiedy dokładnie procesory Intel Broadwell 5. generacji pojawią się na rynku. Windows 10 kompilacja 1.0.0.41 udostępniona. No dobrze, firma Microsoft udostępniła nową kompilację rozwojową 1.0.0.41 systemu operacyjnego Windows 10 dla uczestników programu Windows Insider. Nowe wydanie wprowadza kilka nowych rozwiązań, wśród których jest m.in. przezroczysty menu start, ale o szczegółach za chwilę. Od razu możemy zaznaczyć, że kompilacja 1.0.0.41 nie zawiera jeszcze przeglądarki internetowej Spartan. Czyli co, jest Internet Explorer, którego potem nie będzie? Ciekawe. Aby dokonać aktualizacji obecnie używanej kompilacji systemu Windows 10 Technical Preview, należy otworzyć menu lub ekran Start i wpisać Windows Update, wybrać ustawienia Windows Update, kliknąć przycisk Sprawdź teraz i pobierz nową kompilację. Tuż po zakończeniu pobierania będzie można rozpocząć procedurę instalacji nowej kompilacji rozwojowej systemu operacyjnego Windows 10. Tralala, co nowego znalazło się w tej kompilacji, oto lista najważniejszych zmian. Menu Start jest przezroczyste. Wirtualne pulpity otrzymały kilka rozwiązań mających zwiększyć ich możliwość. No proszę, polecimy po szybciorze. Obsługa sieci ma nowy element interfejsu użytkownika. Zamiast wyskakującego z boku paska narzędziowego czy pełnoekranowego panelu ustawień w nowej kompilacji po kliknięciu na ikonce sieć, w zasobniku systemowym wyświetlane jest małe okienko z najważniejszymi ustawieniami oraz listą sieci Wi-Fi i VPN. Bardzo fajnie. Tego mi brakowało. Szkoda, że nie będzie 8.1. Aplikacja zdjęcia została wzbogacona obsługą formatu plików graficznych RAW. System rozpoznawania pisma został zoptymalizowany tak, aby lepiej radził sobie z wykrywaniem znaków w krótkich wpisach. Ekran blokady ma teraz nowy, okrągły awatar użytkownika, ponadto może wyświetlać zmieniające się zdjęcia regionu, w którym się znajdujemy, wykorzystując geolokalizację. Ulepszono też aplikację Windows Feedback i Insider Hub. W nowych wersjach możliwe jest filtrowanie usług, uwag oraz sugestii użytkowników. No i co? Coś jeszcze tu jest fajnego, już nie będę tego całego czytał, bo przecież to sobie przeczytacie sami, nie? To jest quick news. HTC wymieni w USA zniszczony telefon na nowy. No proszę, wystarczy pojechać do USA. OnePlus podnosi cenę. Android 5.0 i Oxygen OS pojawią się już niebawem. Wow, to straszne. Asus zaprezentował własne mostki SLI. A, to te rogi. No spoko. Wow, fajnie wyglądają. No, do 4 kart spoko. Mam nadzieję, że tego nie będzie kosztował tyle, co jedna karta. Żarcik. Entuzjaści komputerowi często oprócz wydajności swojego zestawu zwracają również uwagę na jego wygląd. No przede wszystkim. Dobry entuzjasta jest właścicielem Trabanta. Cartoon Network. Doskonale zdajesz sobie z tego sprawę producenci podzespołów, którzy przygotowują specjalne wersje urządzeń, a także całe serie produktów pasujące do siebie designem, wyglądem. Właśnie tak postępuje Asus wraz z linią Republic of Gamers, która jest utrzymana w podobnej stylistyce. Niedawno została ona rozszerzona nowe mostki SLI. No, jakby to nie jest pierwsze rozwiązanie, bo przecież EVGA takie już coś miała, nie? Asus ROG Enthusiast SLI Bridge, tak się nazywa produkt, bo tak zostało one nazwane, mają trafiać w gust osób ceniących sobie wygląd zewnętrzny komputera. Jeżeli ktoś stworzył... wygląd wnętrza komputera, przepraszam. Jeżeli ktoś stworzył specjalny zestaw o podzespołach utrzymanych w podobnej kolorystyce i oprócz wszystkie kable znajdujące się w obudowie, raczej nie chciałby, żeby jego konstrukcja składająca się z 4 kart graficznych była połączona z zwykłymi mostkami dołączonymi do nich w zestawie. Mimo że rynek zbytu jest raczej niewielki, to właśnie do takich osób Asus kieruje swój nowy produkt. Zaprezentowane mostki służą do połączenia kilku kart graficznych za pomocą systemu Scalable Link Interface, czyli SLI, i są dostępne w wersjach o różnych
różnej długości dostosowanych do zestawów składających się z dwóch, trzech lub czterech układów GPU. Oprócz ukrycia taśmy w obudowie pokrytej szczotkowanym aluminium, mostki oferują także podświetlane logo serii Republic of Gamers. Trzeba przyznać, że konfiguracja połączona przy użyciu Asus ROG Enthusiast SLI Bridge może wyglądać bardzo efektownie. Nowe mostki trafią do sprzedaży w drugim kwartale bieżącego roku. Na razie nie ujawniono ich sugerowanej ceny. Warto dodać, że podobne rozwiązanie ma już w swojej ofercie także EVGA, a nawet Nvidia. No właśnie, Nvidia też. No dobrze. Będzie więcej do wyboru. Im więcej, tym lepiej. O! StarCraft 2 Legacy of the Void. Zamknięte beta testy ruszają pod koniec marca. Firma Blizzard poinformowała na stronie... A tu będzie jakiś filmik? 6 minut. No to chyba nie będziemy aż tyle czytać, ale można kawałek puścić. Po cichu. Oczywiście. Firma Blizzard poinformowała na stronie gry StarCraft 2 na platformie Battle.net. Czekajcie, muszę to ustawić. Że dokładnie za 2 tygodnie wystartuje zamknięta beta Legacy of the Void. Twórcy produkcji twierdzą, że testy potrwają tym razem dłużej niż w przypadku poprzednich części StarCrafta. Synuś, proszę jechać do siebie. Jedź do siebie z tym samochodem. Nie hałasuj mi tu, bo tatuś teraz pracuje. Mi przeszkadzasz troszeczkę, dobra? Jedź do siebie. Blizzard wprowadzi liczne zmiany w samej rozgrywce oraz w jednostkach. Sama gra ma być dzięki temu bardziej dynamiczna. O co cię prosiłem przed chwilą? Zawracaj i jedź do siebie. Już. L of TV to ostatnia część trilogii StarCraft 2, na którą czekają miliony graczy na całym świecie. Po kampaniach Terranów i Zergów tym razem wcielimy się w Protossów, by wspólnie z innymi nacjami stawić czoła pradawnemu złu. Dla wielu graczy kampania to jednak jedynie dodatek, a najważniejszy jest tryb wieloosobowy, który Blizzard zawsze testuje przed udostępnieniem tego końcowej wersji. Z Legacy of the Void nie będzie inaczej, już pod koniec marca zaproszeni użytkownicy będą mogli sprawdzić niektóre zmiany. Coś jeszcze poczytamy. Beta testy mają oczywiście na celu rozstrzygnięcie, czy udostępnione przez twórców nowe elementy nie będą zaburzały rozgrywki. Czy udostępnione przez twórców nowe elementy. Blizzard postanowił zmienić ilość surowców dostępnych w głównych bazach. Dzięki temu gracze mają zdecydowanie agresywniej zajmować kolejne pola kryształów. Jednocześnie zwiększono aż do 12 liczbę początkowych jednostek robotniczych, by nieco uatrakcyjnić pierwszą fazę gry, gdy zazwyczaj nic się nie dzieje. Twórcy postanowili zmienić upływ czasu w grze. Czekajcie, to już wyłączę, bo i tak nie będziemy widzieli. Który ma być odmierzany tak, jak w rzeczywistości. O, reszty, to niezły numer. Od tej pory zmieniają się też wszystkie wartości związane z czasem, czyli na przykład długość tworzenia danej jednostki. Jest to jednak na razie jedynie propozycja i to od przyjęcia graczy zależy, czy zostanie zaimplementowana w Legacy of the Void. Ostatnią zmianą, która będzie dotyczyć wszystkich użytkowników, to zwiększenie zasięgu wykrywania jednostek atakujących z dystansu. Podobnie jak w Heart of the Swarm, w ostatniej części trilogii StarCraft 2 wprowadzone do gry zostaną nowe jednostki, a istniejące zostaną zmodyfikowane. W przypadku Protossów otrzymamy Adepta i lekką jednostkę mechaniczną o nazwie Destabilizator. Terrani otrzymają poruszające się po ziemi Cyklon, a w przyszłości ujawniona zostanie też druga nowość. Fani Zergów mogą cieszyć się z powrotu Lurker, który ma przekształcać się z hydralisków. Udostępniony zostanie też pustoszyciel ewoluujący z Karakana. Blizzard poinformował, że w początkowej fazie beta testów niektóre elementy gry mogą być jeszcze bardzo niedopracowane. Dodatkowo nie wszystkie jednostki umiejętności i ulepszenia będą dostępne od razu. Firma liczy oczywiście na zainteresowanie użytkowników oraz ich opinie, które mają wpływać na końcowy obraz produkcji. Niestety nie ujawniono, kiedy zadebiutuje finalna wersja StarCraft 2 Legacy of the Void. Pojechał. Bing Distill. Microsoft wykorzysta internautów do poszerzenia wiedzy swojej wyszukiwarki. Pierwsze wzmianki o usłudze Bing Distill pojawiły się na początku bieżącego roku, a teraz Microsoft poinformował o oficjalnym uruchomieniu projektu. Całość ma być odpowiedzią na dotychczas już dostępny Yahoo Answers i pozwalać użytkownikom na udzielanie odpowiedzi, które potem mogłyby znaleźć się w wynikach wyszukiwarki firmy z Redmond. Niestety na razie nie wszyscy mają możliwość uzyskania dostępu do tej platformy. No spoko. Microsoft Lumia 430, prezentacja i specyfikacja do nas nie interesuje. Document Cloud, nowa usługa Adobe. Firma Adobe zaprezentowała nową usługę Document Cloud, dzięki której użytkownicy będą mogli przechowywać swoje dokumenty w chmurze, a także edytować je przy pomocy dostępnych narzędzi. Przedsiębiorstwo stawia na model abonamentowy, który przyjął się w przypadku Creative Cloud, choć początkowo użytkownicy mieli opory z przestawieniem się na to rozwiązanie. No proszę. Windows 10 jednak nie będzie darmowy dla piratów. To jest sprostowanie. Microsoft dzisiaj, czyli wczoraj,
Wydał oficjalne stanowisko związane z wczorajszą informacją o darmowej aktualizacji pirackich wersji systemów Windows 7, 8 i 8.1 do Windows 10. Okazuje się, że przekazane wcześniej przez firmę dane były niepełne i ostatecznie piraci nie będą mogli cieszyć się z bezpłatnej wersji nowego systemu. Aktualizacja i tak się będą cieszyć, bo są z piractwa, ale legalnie nie będzie. Aktualizacja będzie dostępna, chociaż powiem wam tak. Znam osoby, które z pirackiej wersji aktualizowały do, znaczy kupując oczywiście, na przykład siódemkę piracką miały wgraną, ściągnęły sobie do niej aktualizację, kupiły przez nią aktualizację do ósemki i zaktualizowano ósemkę i mają legalną. Także, ups. Więc pewnie będzie można tak samo i tu. Co to było? Nowego aktualizacja będzie dostępna dla nieautoryzowanych wersji oprogramowania, ale status licencji nie zmieni się. No cóż. Wczorajsze wieści dotyczące darmowego Windows 10 także dla piratów były naprawdę szokujące. No. Wiadomość przekazana przez Terry'ego Myersona z Microsoftu zaskoczyła chyba wszystkich użytkowników. Co ciekawe, niedługo po tej wypowiedzi firma potwierdziła słowa wiceprezesa odpowiedzialnego za dział systemów operacyjnych. Ciekawe. Dzisiaj przedsiębiorstwo z Redmond postanowiło sprostować te informacje. Przespali się z problemem. Okazuje, jak to było, jak szef Microsoft powiedział, że freemium. Okazuje się, że aktualizacja do Windows 10 z pirackiej wersji 7.8.8.1 będzie możliwa, ale jednocześnie system nadal będzie posiadał status nielegalnego. Uaktualnienie nie zmieni w żaden sposób licencji. Użytkownik i tak będzie musiał kupić odpowiedni klucz systemu i aktywować go. Poniżej prezentujemy oficjalne stanowisko Microsoftu. Uwaga! Oferta bezpłatnej aktualizacji systemu Windows 10 dla konsumentów dotyczy nowych i używanych już urządzeń z zainstalowanym systemem Windows 7.8.1 i już Windows Phone 8.1. Bezpłatna aktualizacja dla konsumentów nie obejmuje niektórych wersji, w tym Windows 7 Enterprise, Windows 8, 8.1, Enterprise i Windows RT, RT 8.1. Aktywni uczestnicy programu Software Assurance w licencjonowaniu grupowym mogą dokonać aktualizacji do innych wersji systemu Windows 10 dla przedsiębiorstw. Synuś, zaraz do ciebie przyjdę! Zawsze dbamy o to, by nasi klienci korzystali z pełni zalet środowiska Windows. Choć komputery z zainstalowanym nieoryginalnym systemem mogą podlegać aktualizacji do wersji Windows 10, nie zmienić ona statusu ich licencji. Nieoryginalne wersje systemu Windows nie są udostępnione przez Microsoft. Nie są odpowiednio licencjonowane ani obsługiwane przez Microsoft bądź zaufanego partnera firmy. Jeżeli system urządzenia został uznany jako za nieoryginalny lub nieprawidłowo licencjonowany przed aktualizacją, zaktualizowany system będzie również uznawany za nieoryginalny i nieprawidłowo licencjonowany. Zdaniem ekspertów branżowych używanie pirackiego oprogramowania, w tym nieoryginalnego systemu Windows, wiąże się z większym ryzykiem, takim jak działanie szkodliwego oprogramowania, oszustwa, kradzież tożsamości danych kart kredytowych i tym podobne, ujawnienie danych osobowych, a także gorsza wydajność systemu i nieprawidłowe działanie jego funkcji. To mój komentarz był. Straszak. Pytanie i odpowiedzi, to sobie poczytacie, już nie będę czytał tego, no to quick news są przecież. Jak to mam, 20 minut, no. No, jeszcze trochę, pewnie dwa odcinki zrobimy. Coś mi się zdaje. PNY, czyli pny. 12 giga pamięci w Quadro M6000 to za mało. Ups. Kilka dni temu zaprezentowana została karta graficzna Quadro M6000, wyposażona w 12 giga pamięci, czyli to jest tyle samo co GeForce GTX Titan X. Zamolny, co? Przedstawiciel firmy PNY twierdzi, że taka ilość może nie wystarczyć do wszystkich profesjonalnych zastosowań i pierwszy z układów powinien być dostępny też w wersji z podwojoną ilością pamięci. Wow, ale by był wypas. Niedawno informowaliśmy Was o prezentacji karty graficznej Quadro M6000. Konstrukcja oferuje 3072 rdzenie cuda, 192 jednostki teksturujące, 96 ROPów. Urządzenie udostępnia 12 GB pamięci, czyli tyle samo co niedawno testowanych, prezentowanych. Testowanych przez GeForce. Co niedawno prezentowane. Co? Niedawno testowanych przez GeForce. GeForce testował? No dobra. GTX Titan X. Synku, zaraz przyjdę! O ile taka ilość wystarczy do grania w każdą grę dostępną na rynku, to w przypadku rozwiązań profesjonalnych może być tej pamięci za mało. Takiego zdania jest przedstawiciel firmy PNY, który w rozmowie z niebieskim serwisem Computer Base stwierdził, że 12 GB dostępnej w Quadro M6000 pamięci może nie wystarczyć w profesjonalnych projektach przy tworzeniu skomplikowanych modeli 3D. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że jest szansa na wprowadzenie na rynek wersji z 24 GB pamięci. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 8 GB kości. Obecnie wykorzystywane są 24 kości po 4 GB. Nie ujawniono 24 kości 4 GB. Nie ujawniono jednak, kto mógłby ją przygotować. Czy za projekt będzie odpowiedzialna Nvidia, czy pozwoli na modyfikację swoim partnerom.
Trzeba przy okazji pamiętać, że układy GN200 zostały mocno wykastrowane, jeśli chodzi o obliczenia podwójnej precyzji. Przedstawiciel PNY twierdzi, że takiego problemu nie będzie w przypadku architektury Pascal. Co więcej, użytkownicy kupujący układy do zadań profesjonalnych nie powinni wtedy też narzekać na ilość dostępnej pamięci. Według zapowiedzi możemy się spodziewać zastosowania chipów o łącznej pojemności nawet do 32 giga. Także nieźle. Jak tu wyglądamy, tak? 19. Dobra, zaraz przyjdę, bo coś chcę. Coś, czego ty chcesz? No dobra, och, już jestem, sorry za przerwę. Wiedźmin 3, wymagania sprzętowe nie takie straszne. Core i7-4790, GTX 980 i Ultra i 60 FPS. To nie straszne? Prawie, nie prawie, tylko topowa konfiguracja. Wiedźmin 3 Dziki Gon zapowiada się na wymagającą sprzętową grę, ale najświeższe doniesienia z serwisu GameStar nastrajają bardzo pozytywnie do optymalizacji. Okazuje się, że jesteśmy w stanie osiągnąć na Core i7-4790 i GeForce GTX 980 praktycznie stałe 60 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD oraz ustawieniach Ultra, włącznie z aktywowanym NVIDIA HairWorks. Jest to znaczna poprawa w stosunku do buildu testowanego przez dziennikarzy w styczniu 2015 roku. Do wydania Wiedźmina 3 pozostały równe 2 miesiące. Końcowe prace i szlify odbywają się właśnie teraz. Również optymalizacja jest, czyli zakończyli grę, bo ostatnio słyszałem, że 85% było tylko zrobionych. Również optymalizacja jest niezwykle ważna na ostatniej prostej. Build gry, który został udostępniony dziennikarzom podczas wizyty w siedzibie studia CD Projekt Red, wywołał niepokój wśród graczy czekających z upragnieniem na debiut polskiego RPG, a nawet wśród tych, którzy mogli pochwalić się wydajnymi komputerami osobistymi. Konkretnie wymagania sprzętowe Wiedźmina 3 odstraszały. Według testujących nawet bardzo mocna konfiguracja nie wystarczyła do w pełni płynnej rozgrywki. Optymalizacja jednak wciąż trwa, więc należało się spodziewać, poprawy. Jak dłużej? To zdradza nam redaktor z niemieckiego serwisu GameStar, który miał okazję w ubiegłym tygodniu spędzić całe dwa dni bez żadnych ograniczeń przy Wiedźminie 3. Ale coś zmienił w grze? Pisząc bez żadnych ograniczeń mamy na myśli także ustawienia graficzne, począwszy od gęstości trawy poprzez jakość terenu i wody, a skończywszy na jakości tekstur i dodatkowych efektów od NVIDII. Najnowszy build gry został uruchomiony w maksymalnych detalach Ultra i HairWorks w rozdzielczości 1080p na komputerze wyposażonym w bardzo wydajny procesor Intel Core i7-4790 i 16 GB RAM-u oraz kartę graficzną 980. No to mi brakuje tylko procka i tego. I grafy. Grafy w ogóle, bo nie mam. Padła. Prawie przez całą rozgrywkę udało się otrzymać całe 60 klatek na sekundę. Wyjątkiem było bardzo zaludnione miasto Nowigrad, jedna z największych lokacji, w którym zdarzały się zacinki tzw. stuttering. Biorąc pod uwagę wcześniejsze niezbyt pozytywne doniesienia, jest to wręcz przepaść między starym zeszłorocznym a najnowszym buildem Wiedźmina 3. Przypominamy, że jeszcze parę miesięcy temu podobny sprzęt tylko z 8 GB RAM-u ledwo sobie radził z wysokimi ustawieniami graficznymi, około 35 klatek na sekundę, z częstymi dużymi spadkami wydajności. A zalecana konfiguracja sprzętowa Core i7-3770 lub AMD FX8350, 8 GB pamięci oraz karta graficzna GTX 770 albo Radek R9 290 ma według CD Projekt Red wystarczyć tylko do około 30 FPS w Full HD i wysokich detalach. Jest to mniej więcej poziom osiągany przez edycję na PlayStation 4 oraz poza rozdzielczością na Xboxie One. Przypuszczamy, że mało kto liczy na aż tak dużą różnicę wydajności, ale to wcale nie koniec dobrych nowin, ponieważ GameStar dodał, że twórcy wcale jeszcze nie skończyli optymalizować Wiedźmina 3, więc możliwe, że poza zlikwidowaniem albo przynajmniej zniwelowaniem odczuwalnego niekiedy stutteringu podczas przechadzek w Nowigradzie przypomniała nam się zima handlowa z pierwszej części serii, pełna wersja będzie jeszcze działać nieco lepiej niż obecna przetestowana przez niemiecki serwis. GameStar zauważył też stosunkowo drobne błędy, tak jak problemy z kamerą czy wierzchowcem. Problemy z wierzchowcem. Ale studio CD Projekt Red skupia całą swoją uwagę nie tylko na procesie optymalizacyjnym, ale też na dopracowaniu gry. Co więcej, obecnie Wiedźmin 3 po dwóch dniach grania prezentuje się nawet lepiej niż poprzednie części w dniu premiery. Poprzednia część w dniu premiery. Jeśli pozostała niesprawdzona przez dziennikarza GameStara zawartość wypada pod tym względem podobnie, to być może błędy, których mimo wszystko nie sposób uniknąć, zwłaszcza w produkcji z tak dużym światem, nie będą nam aż tak doskwierać. CD Projektowi Red
projektowi, CD Projektowi, ja ciągle projekt. CD Projektowi Red nie pozostało już wiele czasu, gdyż premiera w Zimne 3 została zaplanowana na 19 maja 2015 roku. PC oraz konsole obecnej generacji, chociaż spodziewamy się, że w dniu debiutu, albo przynajmniej krótko po nim, nie zabraknie aktualizacji ze sporymi poprawkami, których nie udało się wprowadzić przed osiągnięciem żółtego statusu po wędrowaniu do tłoczni. Poprzedniczki były łatane dość szybko, więc mamy nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Oczywiście życzymy sobie i wam, żeby było w grze jak najmniej rzeczy do łatania. Można po większym rezygnować z 4K. Bow! Oh yeah! Fuck! Ale hardcore. No, całkiem nieźle. No dobra, to sobie polecimy dalej. Sony Xperia Z. Zdjęcia i możliwa specyfikacja. To nas nie interesuje. Carmageddon Reincarnation. Demolka rozpocznie się w kwietniu. Jedziemy. Zobaczmy. Coś jest więcej? Jakiś trailer. Premiera Carmageddon Reincarnation została ustalona na połowę kwietnia 2015 roku. Wszystko wskazuje na to, że twórcom uda się dotrzymać wcześniej złożonych obietnic, według których pełna wersja nietypowych wyścigów miała wyjść z fazy tzw. wczesnego dostępu na platformie Steam już w przyszłym miesiącu. Z tej okazji studio Stainless Games opublikowało nowy zwiastun gry. W tym roku doczekamy się sporej liczby tytułów powstałych dzięki finansowemu wsparciu społeczności na stronie Kickstarter. Jednym z nich będzie Carmageddon Reincarnation, czyli kolejna część krwawych i brutalnych wyścigów, które święciły triumfy w drugiej połowie lat 90. XX wieku. Dziś seria została nieco zapomniana, ale wciąż ma grono wiernych fanów i właśnie do nich kierowana jest najnowsza, czwarta już odsłona. Powinni oni zaznaczyć w kalendarzu 23 kwietnia 2015. Co to było? 23 kwietnia 2015 roku, bo właśnie wtedy nadjedzie Carmageddon Reincarnation. Studio Stainless Games pokusiło się również o wypuszczenie nowego, ponad dwuminutowego zwiastu, na której możecie obejrzeć poniżej. Jak łatwo zauważyć, mamy do czynienia z prawdziwym powrotem do korzeni. Twórcy nie poszli na żadne kompromisy, wciąż chodzi o przemoc, rozjeżdżenie przechodniów i zwierząt. Ale tutaj się nikt nie przejmuje. W Hatred zrobili wielkie och i ach. Tutaj jest masakra. Robienie demolki przy użyciu uzbrojonego pojazdu oraz abstrakcyjne sytuacje są w Carmageddonie chlebem powszednim. W końcu ta niegdyś bardzo popularna seria to wyścigowy odpowiednik Postala, znajdująca się obecnie w fazie, przepraszam bardzo, ale to okej, wyścigowy odpowiednik Postala, ale przecież ta gra była wcześniej niż Postal, więc to Postal jest chodzonym odpowiednikiem Carmageddonu. Znajdująca się obecnie w fazie Steam Early Access, część nie wynajdzie koła na nowo, ale ani nawet nie próbuje tego zrobić. Carmageddon Reincarnation, które zaoferuje w dniu premiery 9 map i 25 pojazdów, również od strony wizualnej zapowiada się na powrót do przeszłości. Trochę słabo. Nie da się ukryć, że gra właściwie pod każdym względem, modele samochodów, postacie, efekty czy jakość otoczenia nie wygląda zbyt imponująco. Z kolei wymagania sprzętowe, które mogą jeszcze ulec zmianie, kształtują się następująco. Gracze narzekają jednak na wydanie we wczesnej wersji. Dobra, to sobie już... No, Max is back. Prawie jak Max Payne, nie? Minimalna konfiguracja to system operacyjny 64 bity Windows 7, Intel i3 2131, AMD FX6300, 4 giga operacyjnie, grafika 1 giga pamięci, obsługa DX11, AMD Radeon 6000 lub odpowiednik, dysk twardy 20 giga. Sporo jak na taką grafikę. A rekomendowane 64 bity Windows 7 i 3570K albo AMD FX8350. Operacyjnej 8, 2 giga pamięci na grafie, obsługa DX11, Radek 7800 lub odpowiednik, dysk twardy 20 giga. Gra nie znalazła jeszcze polskiego dystrybutora, możliwe, że uda się trafić do planu wydawniczego któregoś z nich. Dopiero po uruchomieniu sprzedaży cena sugerowana ustalona na poziomie 24,99€, a do zamówień przedpremierowych dodawany jest zestaw poprzednich części Carmageddon Max Pack, czyli Carmageddon Carpocalypse Now oraz Carmageddon TDR 2000. Carmageddon Reincarnation ma wyjść nie tylko na PC, ale także na konsole PlayStation 4 i Xbox One. No ciekawy jestem, czy też na Xbox One i PS będą te gry, te stare. Jak będą, to fajnie. Motorola może pracować nad następcą Moto 360. Spoko. Dying Light, najpopularniejszą i tu tym samym wchodzimy do... Którą mamy? 34. To może zatrzymamy i zrobimy... A, tu już zacząłem, cholera. No dobra, zatrzymamy, bo mamy pół godziny. To zatrzymamy teraz ten i zrobimy drugi odcinek i stykniemy kolejne do końca newsy już w następnym. Także to by było na tyle na tą chwilę. Dzięki za uwagę. Cześć, Szakalaut.